Witam Państwa bardzo serdecznie w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim na wernisażu wystawy fotograficznej Agnieszki Rezanow. Artura Dąbrowskiego. Proszę Państwa, fotografia na dwa głosy. Dwa głosy. Jeden głos jest doświadczony. Agnieszka, pozwól. Artur jest doświadczonym fotografikiem, wiele wystaw indywidualnych, wiele wystaw zbiorowych, wiele też odznaczeń, między innymi nagroda za osiągnięcia Zarządu Powiatu Bielskiego. I początkujący fotograf, ale z bardzo dobrym okiem, z kadrem, Agnieszka Rezanow, absolwentka prawa i neofilologii w Białymstoku i przede wszystkim zapalona fotograficzka. Od pewnego czasu. Mówię, Szanowni Państwo, ja to się w ogóle bardzo cieszę, że mamy kolejną taką wystawę u nas w naszej Gminie Ośrodku Kultury. I to cieszy, bo to znaczy, że kultura w Janowie jest, można powiedzieć, na stałe kolejny wernisaż. I pana Artura tu już gościmy po raz drugi, z czego jeszcze bardzo cieszę się, ponieważ jest, wiadomo, z Janowa. Cieszy mi się bardzo, panie Arturze, że po raz kolejny pan zaszczycił nas swoją właśnie obecnością i swoimi prasami, a szczególnie cieszymy się, że właśnie razem z panią. I to jest dla nas też, myślę, że to nie będzie ostatni wernisaż z państwa udziałem. I drodzy państwo, chciałbym w tym momencie podziękować panu Arturowi i pani Agnieszce, że chcieliście przyjechać do nas, a pani Renacie, że chciała to zorganizować. A pani Agnieszko, żeby pani bardziej chciała przyjechać do nas, to proszę przyjąć na zamkę kwiat. Cieszę się, że po raz drugi, tak jak pan wójt powiedział, mogę wystawiać tutaj w Janowie. Jest to dla mnie na tyle ważne, że no, urodziłem się tutaj, wychowałem, więc tak jakby te powroty są bardzo istotne. Aczkolwiek no, nie jest to łatwe, ponieważ jak wiecie, że najtrudniej jest prorokiem być we własnym kraju. Takie jest powiedzenie i ono jest takie po prostu, no, nawiązuje do tego, co czuję. Ale niemniej jednak atmosfera Gminnego Ośrodka Kultury i tutaj na ręce pani dyrektor podziękowania pani Renacie Kaczmarek za opiekę, za to wszystko, co tutaj zrobiła. No i panu wójtowi oczywiście też chcieliśmy podziękować. Moja druga wystawa i pokazuje zupełnie co innego. Tak jak pani Renata powiedziała, wcześniej były te fotografie kolorowe w innym formacie. Teraz postanowiłem pokazać czarno-białe zdjęcia. Już ta wystawa była w Lublinie też, w Zarzeczu, na wystawie u rodziny Dzieduszyckich, więc trafiła teraz do Janowa. Z tego powodu się bardzo cieszę. Fotografia czarno-biała, tak jak Renata zauważyła, nie jest wcale taka prosta, ale wydaje mi się, że jest dużo w niej szlachetności, więc no, spróbowałem zmierzyć się z tym, jakie skutki, to już Państwo sami musicie ocenić. W każdym bądź razie wydaje mi się, że ten nastrój, głównie akurat teraz są zdjęcia ze stadniny koni, więc tak jakby bardzo bliskie memu sercu. I no, w ten sposób chciałem przedstawić. Jestem wszystkim bardzo wdzięczna za to, że chcieliście Państwo przyjąć nowe nazwisko. Zwłaszcza początkujące nazwisko. Ja chciałam od siebie powiedzieć, że fotografia u mnie jakby jest kontynuacją szkicowania. Szkicuję od lat, ale odkryłam, że fotografia jest szybszym medium i mogę więcej w tym samym czasie jakby komuś pokazać, coś powiedzieć, bo dla mnie to jest odbiór, to jest dla mnie taka rozmowa z Państwem. I chciałam powiedzieć, że po prostu wolę rozmowę emocjonalną, taką niewidzialną, niewidoczną, aniżeli taką ze słów. Bo tutaj w emocjach wszystko jest prawdziwe, natomiast jeżeli chodzi o słowa, no to nie zawsze tak jest, prawda? Także jedyne, co chciałam powiedzieć jeszcze, to jakby moje prace trochę różnią się, zdecydowanie różnią się od prac Artura. I takim nowym, którym postanowiłam zaryzykować, to było po prostu połączenie kilku fotografii w historię. Kilku fotografii w jedną historię. Mam nadzieję, że mi się to udało. To jest sześć różnych historii, które chciałam Państwu dzisiaj opowiedzieć. Wystawy w Janowie Podlaskim pojawiają się cyklicznie i staramy się zaprezentować naszej publiczności, uczestnikom naszych wydarzeń, jak najszersze spektrum
dziedzin tematyczne i też dziedzin sztuki chcemy różne zaprezentować, aby uczyć, a jednocześnie zachwycić, wyedukować nasze społeczeństwo, aby to uczestniczenie w kulturze było takie naprawdę głębokie, przeżywające, emocjonalne. Dzisiaj Agnieszka Rezanow i Artur Bieńkowski, dwoje fotografików, tytuł wystawy Fotografia na dwa głosy. I co jest ciekawe, Artur jest doświadczonym fotografikiem, to już jest kolejna wystawa w Janowie Podlaskim, mnóstwo wystaw indywidualnych, zbiorowych, osiągnięcia i Agnieszka Rezanow, początkująca w tej dziedzinie sztuki, jest jak najbardziej godną, nie wiem czy powiedzieć przeciwniczką, czy rywalką, czy też współtwórczynią dzisiejszego wydarzenia, chyba najbardziej współtwórczynią. Jest to osoba, która ma niesamowite spojrzenie, niesamowity kadr. I ten kadr przekonał do tego, aby zaprezentować też jej pracę w dniu dzisiejszym. Prace są monochromatyczne, zarówno Agnieszki, jak i Artura. Artura z takim małym wyjątkiem, ponieważ dwie prace są kolorowe, aby pokazać różnicę między fotografią monochromatyczną, fotografią kolorową, co one dają, w jaki sposób możemy przekazać to, co czujemy, co widzimy odbiorcom. Czy ta fotografia monochromatyczna postrzegana jako może troszeczkę przez takiego laika gorsza, że ona nie jest jednak gorsza, że ona jest równie wartościowa i odkrywa nam troszeczkę głębszą taką sztukę fotografii. Gra cieni w tym momencie wchodzi w grę. Tak, gra cieni, ale też kształt, też zakomponowanie przestrzenne, także jest tutaj na pewno dużo, dużo niuansów, o których myślę, że powiedzą sami artyści, jak oni to czują, jak oni widzą. Widzów wymusza uruchomienie wyobraźni, jeśli chce się tą fotografię czarno-białą zobaczyć w kolorach. Każdy odbiorca sztuki musi być kreatywny, musi przełożyć to, co widzi, na swoje potrzeby, na swoje oczekiwania wobec danej pracy, wobec danego wizerunku. I każdy z nas tak naprawdę zobaczy inne szczegóły, coś innego poczuje i myślę, że obserwacja przez artystów właśnie odwiedzających daje bardzo dużą wiedzę na temat ich własnej pracy. Królują konie, ale są też zdjęcia zupełnie z Janowym Podlaskim niezwiązane. Tak, oczywiście królują konie w wykonaniu Artura Bieńkowskiego, natomiast są też zdjęcia przyrody, jak i też zdjęcia architektury, można powiedzieć wręcz industrialne, ponieważ one przedstawiają także kadry z życia miasta. Myślę, że bardzo ciekawe, na które my w codziennym życiu nie zwracamy uwagi, że coś takiego może być piękne, może zwrócić uwagę artysty, ale też uwagę naszą, że skupić wzrok nasz akurat na tym elemencie i zachwycić. Także mam nadzieję, że wszyscy odwiedzający dzisiaj będą mieli niesamowitą ucztę duchową i razem z nami będą się cieszyli tą wystawą. Wystawa do obejrzenia i do oglądania tutaj w Janowie do kiedy? Wystawa czynna jest do 4 listopada, także długo, w godzinach pracy placówki. Zawsze też można telefonicznie z nami się skontaktować, jeżeli ktoś chciałby obejrzeć tę wystawę poza godzinami naszej pracy, które widnieją na naszych stronach, na naszym Facebooku. Zawsze bardzo chętnie udostępnimy tę wystawę i na pewno ktoś z naszych pracowników będzie, aby Państwu to udostępnić. Ja jestem pod wrażeniem, bo przed chwilą przyjechałem zdjęć i jest to bardzo miłe, bo mnie się Janów kojarzy, jeśli chodzi o fotografię, z dwoma nazwiskami, pani Zofii Raczkowskiej i pana Mariana Gadzalskiego. I wspaniale się składa, że jest to kontynuacja za sprawą państwa wspaniałych tematów, nie tylko koni, ale wspaniałych innych zdjęć. Ale konie wybitnie przypominają mi te dwie wspaniałe postacie, które miałem przyjemność poznać, nawet pozować na koniu. No, zdjęcia są naprawdę fantastyczne, także gratuluję. Państwo uczestniczyli w plenerze malarsko-fotograficznym w sierpniu. Obecny jest taki plener w sierpniu, jako nawiązanie do plenerów z 1975 roku.
odnowiliśmy taką działalność i wystawa poplenerowa odbędzie się 22 października, więc bardzo proszę sobie już zarezerwować czas na to spotkanie, ponieważ wernisaże to przede wszystkim spotkanie wspaniałych ludzi, Państwo jesteście wspaniali, z artystami.